artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy. Decyzja wojewody utrzymująca w mocy uchwałę o planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu, na którym ma powstać galeria Dekada, oznacza, że inwestor może realnie już myśleć o rozpoczęciu budowy, powiedział prezes Dekada S.A. Aleksander Walczak. Prace budowlane mogą ruszyć nawet jeszcze w tym roku, choć bardziej realny jest początek przyszłego. To zielone światło do podpisywania umów z najemcami planowanego obiektu. Bardzo się cieszę, że po tych wielu latach walki właściwie o plan zagospodarowania terenu, który by umożliwił wybudowanie Dekady, wreszcie ten plan mamy prawomocny, że oznacza to, że możemy przystąpić do procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Oczywiście ta procedura też będzie troszkę trwała, tam jest procedura środowiskowa, ale to oznacza, że już możemy realnie myśleć o rozpoczęciu budowy i o podpisywaniu umów z najemcami. Już jesteśmy na takim etapie, że mamy wiele podpisanych umów wstępnych z najemcami. Będziemy kontynuowali te umowy i wkrótce ogłosimy, myślę, że we wrześniu, w październiku ogłosimy dokładne terminy rozpoczęcia budowy i zakończenia. Zatem od października mieszkańcy Nysy będą liczyć miesiące, a każdy kolejny będzie zbliżał nas do momentu, w którym będzie można powiedzieć, że Nysa ma własną galerię handlową. Według zwolenników budowy taki obiekt uczyni z naszego miasta lokalne centrum zakupowe. A od wieków wiadomo, że miasta stoją handlem. Przyszłość dla rozwoju nowych miejsc pracy to jest handel i usługi. Burmistrz i większość w Radzie jest zdecydowanie na tak, czego wyrazem są kolejne uchwały. Jednak przeciwnicy, czyli Janusz Sanocki i Platforma Obywatelska, a w tym jej liderzy Bogusław Wierdak i Rajmund Miller, najprawdopodobniej będą walczyć do końca. Jakie zagrożenia przed sobą ma jeszcze ta inwestycja? Są jeszcze dwa zagrożenia. Jedno zagrożenie to jest sprawa komunalizacji odcinka ulicy Drzymały. Ta sprawa jest w wojewody i czekamy, zakładam, że do końca sierpnia będzie rozstrzygnięcie. Wierzę, że będzie pozytywne, bo nie ma żadnych podstaw do tej komunalizacji. To był pomysł naszych przeciwników, żeby jeszcze podłożyć nam nogę w ten sposób, żeby zgłosić wniosek o komunalizację. Ale oczywiście, gdyby wojewoda posłuchał się i pomimo braku podstaw podjął decyzję komunalizacyjną, no, muszą nastąpić odwołania, sprawy sądowe i tak dalej. I to może wydłużać sprawę budowy galerii. I drugi temat to jest jeszcze też ze strony wojewody złożenie kasacji do Naczelnego Sądu Administracyjnego, jeżeli chodzi o studium dotyczące naszego terenu. No i tutaj jest tak, że właściwie to ta sprawa nie ma większego znaczenia dla dalszej procedury, dlatego że nawet gdyby to studium zostało uchylone, to Rada Miasta z natury rzeczy musiałaby przyjąć nowe studium, natomiast to by nie uchylało istniejącego planu, więc można powiedzieć, że ta sprawa nie ma znaczenia dla budowy galerii Dekada. Pozwolenie na budowę na podstawie uchwalonego planu będzie wydawał starosta Czesław Biłobran z PSL. Dziś w powiecie PSL rządzi wspólnie z Platformą Obywatelską i SLD. Starosta, zapytany o swoje stanowisko wobec Dekady, zachowuje sporą rezerwę. Tak, niezależnie od tego, gdzie to galeria Nysie jest potrzebna, czy nie, czy to jest magnes, czy nie? Trudno mnie jest powiedzieć. Ja się w galerii nie ubieram, zaopatruję się w centrum. Mój ulubiony sklep, nie chcę robić tutaj reklamy, ale to są sklepy, w których znajduje swoje ubrania, marynarki, kapelusze. Według nieoficjalnych informacji Platforma Obywatelska, będąca koalicjantem w starostwie, mogłaby chcieć, aby na etapie wydawania pozwolenia na budowę starosta przyblokował inwestycje. Zatem trudno się dziwić Czesławowi Biłobranowi, że próbuje być neutralny. Inaczej wypowiadał się w 2014 roku, kiedy do inwestycji było jeszcze daleko. Mieszkańcy są za galerią. Z tego co ja wiem, moi wszyscy znajomi są galerii. Po drugie, no, na ile bogaty jest samorząd? Na tyle, ile jego mieszkańcy są bogaci, ludzie tutaj żyjący. Niech budują, no niech budują po prostu. No to ja też nie chciałbym, żebym, nie wiem, ktoś startował w wyborach. Ja bym chciał, żebym ja tylko startował i zawsze był wicestarostą. No ale tak nie jest, no.
przed wojewodą opolskim jeszcze rozstrzygnięcie sprawy ulicy Drzymały i wyrok NSA w sprawie studium zagospodarowania przestrzennego. Czy inwestycja ruszy, czy jeszcze trzeba będzie na nią poczekać, okaże się w najbliższych miesiącach. Artykuły szkolne, szeroki asortyment opakowań, artykuły dekoracyjne i papiernicze, produkty AGD, hurtownia wielobranżowa Metro, Nysa, ulica Mickiewicza 26. Zapraszamy.